Aż trudno w to uwierzyć. Pomyśl, ile włożyli w tę pracę. Rzemieślnicy, budowniczowie. Tak, ich dzieło przetrwało. Ale oni przepadli. Zamiast budować tak okazałe miasto, ich król powinien się zająć ochroną ludu. Schody na dół, a raczej to, co z nich zostało. Są schody na dół. Czyli to, co z nich zostało. Możemy zaczepić liny. Okej, gotowa? Ty wiesz. Szukaj drogi w górę. No to w górę. Okej. Z bliska robią jeszcze większe wrażenie. Przepraszam. Idę! Chodź, tędy. To na pewno bezpieczne? W kółko mnie o to pytasz. Najlepiej po prostu przyjmij, że nie. A, okay, okay.
Tak przy okazji, to na pewno nie jest bezpieczne. Zauważyłam. Dasz radę wrócić na górę? Da, idź dalej, dogonię cię. Dam radę. Oj, nie wydziwiaj. No, wskakuj! Lubię, kiedy ładnie prosisz. Coś ci się wydawało. Myślałam, że Ganesia usuwa przeszkody. Chętnie ześlę ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł Kalebidu? Jest też panem fortuny. Tym, który zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. To fajnie. Nie ma innej drogi? Ha! Dobrze się bawi? No ba! Super! Wow. Fajnie, co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. China. Dzięki. Będzie lepiej, jak dotrzemy do korony. Dziwne, że Asaf się jeszcze nie pojawił. Odpukać. Na pewno gdzieś jest, ale tu go nie spotkamy. Skąd wiesz? Nie ma jaj, żeby wejść tak wysoko. Wiem, gdzie możemy przeskoczyć do korony. Jeszcze kawałeczek. Dzięki. Lepiej się pośpiesz. Zaraz spadnę. I jak? Przepięknie. Ta. Powiedz, jak stąd zejdziemy, co? Okej, powolutku. Serio? Kiedy zamierzasz stamtąd zejść?
Dobra, tu jest chyba stabilnie. Nie zapeszaj. Oto i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. Wow, niezły pocisk. Persowie mieli trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami, jak ten. I na dalsze dystanse. No tak. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii, jak normalny człowiek. Gotowa? Zaczynam. Niezwykłe. To starzy kumple. Parashurama i Ganesha. Kumple? Burzliwa znajomość. Kiedy nie walczą z demonami, czasem wszczynają bójki ze sobą nawzajem. Nie wygląda to tak. Ganesha... Wiesz, widocznie to nie w jego stylu. Po prostu wyryli to wszystko w zboczu gór? Na to wygląda. Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. Stąd jakieś wyjście. Tędy. Jestem za tobą. Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Co mi się zdarza? To perskie? A, wygląda raczej na perskie i hojsalskie. Pierwsza linia obrony. Całkiem nieźle nam idzie. Ej, to kolejne z tych drzwi. Zobaczmy. Wreszcie trochę światła. Zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji. To piękna ceremonia. Antyishti, z sanskrytu, ostatnia ofiara. Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. Ej, tutaj! O cholera! Jezu! To tutaj!
Ostatnia bitwa. Nawet to ich nie ocaliło. Ale nie ma tego złego. Znalazłam przejście. Nadine, może pomóż mi z nim? Jasne. Chodź, staruszku. Ej, postaraj. Przepraszam. Wybacz. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. Ta dźwignia wygląda znajomo. Oby tylko nie zalała nas teraz woda. Dopiero. Co to jest? Obstawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera te drzwi. Okej, po lewej stronie siwa daje parasiuramie topór, a po prawej mamy parasiuramę, który odcina gana sikieł. Chwila. Toporem? To. Zaraz, tym, który siwa wręczył parasiuramie? Tak. To chore. Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. Się udało. Mamy to. Drzwi otwarte. No, a ty mi wcale nie pomogłeś. Nie, dziękuj. Sala i tygrys. To lecimy. Trzymaj kciuki. To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabij. Oj, nie marudź. Gotowa? Ostrożnie. Niezwykłe. Na słodkiego siwe. Z ust mi to wyjęłaś. Blazer! Ros? No.
Bez paniki. Wszystko będzie okej. Okej? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Hojsalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Chyba masz rację. Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem... Halebidu. A Shiva jest symbolem... Beluru. Czyli dawnej... Dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Belur. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. To gdzie jest Belur? O kurde. Tego chyba nie było w planie. Zaraz się ulgę. Złap się, szybko! Jeszcze żyjemy. Szczepka szczęścia i dużo talentu. Hej, dobra robota wspólniczka. Dobra robota. Piąteczka. Jest! Co to było? Masakra. No teraz to się popisałaś. Ej, takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? No był. A to co takiego? Akwedukt. Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Wiesz, właściwie to moja. Zobacz. Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą strunę. A. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, że byście się polubili. On też był uparty jak stary kozioł. Ktoś na pewno zauważył, co tu się stało. Musimy się stąd zmywać. Racja. Za mną. Dobra. Woda płynie w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra. Pójdę przodem.
więc zalali całe miasto, żeby ochronić swoje tajemnice. Ciekawe, czy żołnierze wiedzieli, że pełnią funkcję przynęty. Uczciwość nie zawsze popłaca. To prawda. Ludzie muszą być gotowi skoczyć za przywódcą w ogień. Myślisz, że Asaf nie uświadomił swoich żołnierzy? Ha, na 100%. Może. Spójrz na mój zegarek. Zabrałem go tamtemu staruchowi z miasta. Nie chciał się z nim rozstać, baran jeden. Tak, pamiętam. Dobra, ty masz wątpliwości? Nie widzę żadnego... Co to? Ja dobę albo załatwię obu. Dobra robota. Na pewno jest ich tu więcej. Jasne. Nie gniewaj się. Thank you.
Kurde. Gdzie my jesteśmy? Cholera wie, ale przynajmniej nie na linii ognia. Miejmy nadzieję, że jest jakieś inne wyjście. To coś na podłodze, jak myślisz, do czego służyło? Do niczego dobrego. Widzisz te koryta? Raczej nie płynęła nimi woda. O. Tutaj. Chyba da się tędy przejść. Okej. Światełko w tunelu. Biedacy. Czy ja wiem? Wolałabym zgnić w celi, niż umrzeć podczas tortur. Zapamiętam. No dobra, to co? Robimy podkop? Spójrz w górę. Tak będzie szybciej. Słyszysz to? Tak. Tak. To akwedukt. Tutaj. Widzę przejście. Oko siwy. Chylę czoła. Mój ekspert przez tydzień nic nie znalazł. Zatrudniłeś nie tego, co trzeba. Może. Wiesz co? Pewien hojsalski poeta pisał o młodym królu, co okazał litość. I tak położył kres rytuału. Ale starzy królowie wiedzieli, że postęp wymaga poświęceń. Tym karmisz swoich ludzi? Dobrze. No, w czasach wojny akweduktami płynęła krew razem z wodą. Ci, co nie chcieli walczyć, służyli za inspirację dla pozostałych. Chodź, załatwmy to szybko. Lepiej popracuj nad refleksem. Ale jesteś wolna. Masz! Jesteś z ciebie dumna? W sumie? O, tak. No chodź. To się zaraz skończy. Coś nie masz cela. Widzisz, żeby móc rządzić, trzeba wpierw zasiać chaos. Nie! Doprowadzę do tej wojny.
Plenie herlawych potomków młodego króla. Zacznę od ciebie. Złap się czegoś! Niby czego! Czegokolwiek! Żyjesz? Tak. Chyba tak. Powoli. Leżałaś tak pół godziny. A, pół godziny? Tak. O nie. Szlak, Asaf ma dysk. Poczekaj. Zbierajmy się. Ej, spokojnie, poczekaj. Możesz chodzić? A, bywałam na gorszych imprezach. Nie wątpię. Fajnie, że się ocknęłaś. Jest was dwie, tak? Tak. Okej. Okay. Chodźmy po nasz dysk. No i broń. Muszę przyznać, że miałaś rację co do Asawa. Facet wygląda tak niepozornie. Prawda? I na tym mu właśnie zależy. A te swoje okularki nosi tylko dla pizzy. Zgrywa niewiniątko czy bystrzaka? Jedno i drugie. Ale głupi nie jest. Zanim wszczął rebelię, był lekarzem. Rzucił tak dochodową karierę? Swego czasu pewnie nie widział innego wyjścia. Hej, na pewno dasz radę? Nic mi nie będzie. Muszę tylko trochę spasować. Tędy. Nie śpiesz się. Brama. Udało się. Fraser, brama jest tam. Wiem, daj mi chwilę. Chcę popatrzeć na to miejsce po raz ostatni. Tak właśnie widzieli je Persowie przed najazdem. Idziemy? Ta. Z czego się śmiesz? A bo wiesz, mój tata tak się namęczył. A Kła nawet tu nie było. Chodźmy.
Otwórzmy to cholerstwo. Właściwie to raczej byka. To Nandin. Strażnik siwy. Znalazłyśmy wejście do dawnej stolicy. Akwedukt zadziałał. Tak? Niech to. Asaf nas uprzedził. Okej, nie traćmy czasu, chodź. Nie. Dlaczego nie? Sam Drake. Ten ekspert to sam Drake. Tak. No żeż... Wiesz co? W sumie dobrze. Załatwię ich obydwu za jednym razem. Nadine... Czego? Co? Wiesz, to właśnie przez Sama tu jesteśmy. Powiedz, że żartujesz. Pomysł był mój. Sam miał się dowiedzieć czegoś więcej o tym dysku. Ale kiedy zniknął, przecież nie mogłam go zostawić, dobrze wiesz, jak było, a mimo to mnie zwerbowałaś. Twoja znajomość z Asawem była mi potrzebna. Ulżyło ci chociaż? Nie za bardzo. Wiesz co, Nadine? To niczego nie zmienia. Dostaniesz swoją działkę. Ta? A może pryśniecie z Samem, jak znajdziemy kieł? Daj spokój, dziewczyno, przecież... Już ja znam! Takich jak ty i on! Ale byłam naiwna. Słuchaj, naprawdę chciałam ci wszystko powiedzieć. Po prostu czekałam na odpowiedni moment. Super! Trochę ruchu mi nie zaszkodzi.